Cześć, z tej strony Łukasz Kaczmarek, witam Was na kanale Murawa TV. Zapraszam Was do subskrybowania Murawy, a w tym odcinku przekażę kilka informacji na temat transferów Arsenalu Londyn. Zapraszam! Zaczynamy od tematu, który ciągnie się już od zeszłego lata. Alexis Sanchez wciąż ociąga się z przedłużeniem kontraktu i jest mało prawdopodobne, by pozostał na The Emirates. Arsenal jest pogodzony ze stratą swojej gwiazdy i zaczął rozglądać się za następcą Chilijczyka. Według mediów wybór padł na Pierre-Emerica Aubameyanga. Gabończyk już latem był jedną nogą poza Borussią Dortmund. Sam nawet po ostatnim meczu sezonu wypowiedział się w tonie, jakby się żegnał z klubem. Najgłośniej mówiło się o jego przejściu do Milanu. Snajper pozostał jednak w Dortmundzie, ale nie wydaje się z tego powodu zadowolony. W tym sezonie był już nawet zawieszany przez klub za łamanie regulaminu. 28-letni napastnik BVB powiedział ostatnio, że nie zamierza przedłużać kontraktu z niemieckim klubem. Alexis Sanchez już w styczniu może odejść z The Emirates i dołączyć do Manchesteru City. Wówczas Londyńczycy przyspieszyliby swoje działania w kwestii pozyskania Gabończyka. Natomiast Corriere dello Sport informuje, że z Arsenalem chce pożegnać się również Theo Walcott. Anglik wciąż nie dostaje tyle szans na grę od Wengera, na ile liczył. Na częstsze występy pozwolił mu jedynie w Lidze Europy. Anglik odpłacił się za to 3 golami i 5 asystami w 5 spotkaniach w tych rozgrywkach, ale nie wystarczyło to, by przekonać menedżera do stawiania na niego również w lidze. Włoscy dziennikarze twierdzą, iż 28-latek sam zgłosił się do władz Milanu, pytając, czy te nie byłyby chętne go sprowadzić. Mediolańczycy zmagają się z problemami, więc z pewnością przydałyby im się wzmocnienia, a Anglik chciał wykorzystać ten fakt i pomóc także sobie. Równie dobrze może jednak pozostać w ojczyźnie. Chęć sprowadzenia skrzydłowego wyraża Southampton, w którym to Walcott się wychowywał. Nie jest to jednak jedyna opcja. Zainteresowanie graczem wykazują również West Ham, Everton i Newcastle. W tym przypadku mowa jedynie o wypożyczeniach. W tym odcinku to już wszystko, dzięki wielkie za uwagę, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał, jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, a w komentarzach napiszcie, jak oceniacie szansę Arsenalu na sprowadzenie Aubameyanga. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnych odcinkach, cześć!